Nazywam się Aldona Wysocka, mam 26 lat i wychodzę za mąż 16 lipca 2022 roku, czyli w tym roku. Jestem Paweł, mam 30 lat. Aldonę poznałem na portalu randkowym i od tego czasu jesteśmy razem. On jest z Poznania, ja na tamtą chwilę mieszkałam w Warszawie i tak zaczęliśmy najpierw ze sobą pisać. Po miesiącu do mnie przyjechał do Warszawy, przeszliśmy się na dłuższy spacer, poznałam go, poszliśmy na obiad i tak się zaczęła nasza historia. I jeszcze mocno nie przypuszczałem, że przeprowadzę się do Warszawy. Natomiast tak się stało, że się przeprowadziłem. Nie lubił tego miasta, nie widział siebie kompletnie w Warszawie, ale w związku z tym, że byłam już po studiach, dostałam pracę w Warszawie, to uznał, że się dla mnie przeprowadzi do tej znienawidzonej Warszawy. Byłam w szoku, ale też byłam bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwa, że będziemy mogli tutaj budować naszą przyszłość. No i że się zdecydował na taki krok. Po czasie, bo to już mija ponad rok, okazuje się, że ta Warszawa dla niego nie jest taka zła, przyzwyczaił się do tego. Wydaje mi się, że to jest też kwestia tego, że nie w jakim miejscu się jest na ziemi, tylko kwestia tego, z kim się jest. Jaka jest Aldona? Jest bardzo ciepłą, otwartą osobą. Jest osobą bardzo uczuciową. Jest taką narzeczoną, której każdemu bym mógł życzyć. Wybrałam się do Izy z moją siostrą i z moją przyjaciółką. Dlaczego wybrałam te osoby? Wybrałam dlatego, że są najbliższe mojemu sercu. Usłyszałam! Cześć, Izabela. Cześć, Aldona. Bardzo mi miło. Cześć. Hej, chodźcie, chodźcie, zapraszam. Karolina. Dziewczyny, siadacie. Jezu, wy jesteście wszystkie takie same. Jesteście siostrami? To jest moja siostra, starsza. Tak. Okay. A tutaj jest moja druga siostra przeszywana. To jest moja przyjaciółka. Niezły zestaw, przyjaciółka plus siostra. Myślę, że dziewczyny zapewnią Aldonie poczucie bezpieczeństwa. Dobierałyście się po prostu urodą, tak? Lubisz tylko ciemne z długimi włosami. Znamy się od pięciolatków, więc może to było faktycznie jakoś tak powiązane ze sobą. Dziewczyny są tak do siebie podobne, że na pierwszy rzut oka jestem przekonana, że są siostrami. Albo przynajmniej są z jednej rodziny. Chciałam wszystkich wspaniałych ludzi, którzy mnie otaczają, to żeby byli jak najbliżej mnie. No dobrze, jak tu jest miło z wami, dziewczyny. Wzruszające to jest, nie? No bardzo, bardzo. Ja widzę, że ty tak przeżywasz, nie? Tak, Aldona jest taka właśnie bardzo uczuciowa, ale taka zarazem ciepła i to tak od niej emanuje wręcz, więc no. Także... Tak, z jednej strony taka pewna siebie, ale w środku bardzo, bardzo wrażliwa. Także na pewno odbija się to uczucie, tutaj ta wrażliwość właśnie na tym, co teraz odczuwam. Nie płacz. Ja tak nie płaczę. Dziewczyny, przejdźmy do tematów modowych. Szukamy sukni ślubnej. Jakiej? Pięknej. Pięknej. Nie zależy mi na tym, żeby to była księżniczka, rybka, aczkolwiek nie chcę się ograniczać, może będę przepięknie wyglądała w tego rodzaju suknie. Nie powiem, że nie, ale tak jak mi się marzy suknia, to marzy mi się taka suknia na ramionczkach, tutaj w literce A, z takim dekoltem w kształcie literki V. Tak to widzę. Tutaj, żeby miała jakieś delikatne może zdobienia, w sensie, żeby miała jakiś delikatny połysk ku dołowi idąc. A jeżeli chodzi o górę, to żeby może miała jakieś takie aplikacje, w kształcie listek, czy na przykład jakieś elementy takie z kwiatami. Tak to widzę. Chciałabym, żebym w ten dzień różniła się od tego, jak wyglądam na co dzień. To znaczy, żebym miała przepiękny makijaż, i też no właśnie piękne włosy, piękną sukienkę, tak, że
jak każdy mnie zobaczy, to powie: wow, Aldona, no dzisiaj to wyglądasz przepięknie, zjawiskowo. I tak, żebym ja się czuła. Tak, żebym ja się czuła, że to jest mój dzień i że pięknie wyglądam. No dobra, a jak wy byście widziały tę idealną suknię? Czy wasze wyobrażenia zbiegają się z tym, o czym mówiła Aldona, czy na przykład w ogóle nie? Ja myślę, że tak, że właśnie do niej najbardziej będzie pasowała taka suknia, taka opadająca, w kształcie literki A. Może nie do końca księżniczka, ale właśnie taka w kształcie litery A to będzie idealna, tak mi się wydaje. Ja myślę, że Aldonka przede wszystkim musi błyszczeć. To znaczy musi być ta suknia zjawiskowa. Ona lubi właśnie się pokazać, że ja jestem tutaj najważniejsza. Zresztą wiadomo, każda panna młoda. Ale myślę, że muszą być jakieś elementy, które będą błyszczały, czyli jakiś tam brokat albo właśnie jakieś tam delikatne zdobienia. Natomiast no, ona jest też taką niepoprawną romantyczką, więc myślę, że jakieś tam właśnie elementy florystyczne, jakieś tam właśnie kwiatuszki, to tak, to się przyda. No dobra, dziewczyny, ja was chciałabym trochę z jednej strony zaskoczyć, z drugiej trochę wciągnąć w ten dzisiejszy szalony plan wyboru sukni ślubnej. I chciałabym, żebyście wy wspólnie, we dwie, wybrały jedną suknię, którą przymierzy Aldona, żeby to była według was taka idealna suknia dla niej. Okej? Okay? Jesteście w stanie to zrobić? Oczywiście. Zaraz sprawdzimy, czy jesteście w stanie. Ale też chciałabym, Aldona, żebyś ty wybrała jedną z sukien sama dla siebie, okej? Okay? Super. Ja ale zaczynamy od dziewczyn. Dobra, no, zaczynamy od dziewczyn. No to chodźcie. Mają super gust, także też. No, przekonałaś się. Moje drogie, to są suknie przygotowane z myślą o Aldonie. Coś, co myślę, że mogłoby jej się spodobać, ale ostatecznie decyzja należy do was, więc zapraszam, oglądajcie, wybierajcie. Czekam na waszą decyzję. Zobaczymy. Nie wiem, tutaj fajnie, bo ma elementy takich listków, nie? O których mówiła Aldona, więc może mogłybyśmy zobaczyć ją w tej, ewentualnie. Ona ma trochę szerszy dół, ona jest taką no bardziej tak księżniczką. O, tak od. W tej sukience też podoba mi się to, że te ramionczka są tutaj z dekoltu wychodzą i one chyba opadają, prawda? Tak, i to jest w ogóle coś, co panny młode uwielbiają. Bardzo często szukają takich sukienek, które mają właśnie opadające ramionczka, taką piękną linię dekoltu. To super wygląda. Natomiast za według mnie za duże, za szeroko jest tutaj właśnie ta spódnica. Tak, bo ona jest taka bardziej księżniczka, prawda? A Aldona tak, z tego co wiem, to szuka bardziej czegoś w stylu literki A. No właśnie. Więc może zobaczmy dalej. Ta jest też bardzo ładna. Aha. Też ma takie elementy tutaj, takich opadających jakby liści. Tak, mi też się podoba ta sukienka. Podoba mi się tutaj ten dekolt. To, że jest taki transparentny też. I też to jest literka V, o której mówiła Aldona, tak, nie? Tak, tak, dokładnie. I te wzory takie właśnie opadające, przechodzące w dół sukni. Wydaje mi się, że optycznie mogą wyszczuplić też sylwetkę. Na pewno. I też ona jest fajną literką A, ona nie jest tak szeroka jak ta pierwsza suknia, którą pokazywałaś. Dokładnie, ta już będzie bardziej pasować. Jeszcze może zobaczyłybyśmy drugą stronę. No jasne. Dobrze, zapraszam na drugą. Tak powiem szczerze, że ta sukienka chyba była najfajniejsza. Tak? Co czyli osądzisz, ta? Karolina? Tak. Tutaj w zasadzie większość tych sukienek mają takie gorsety. I nie wiem, czy to jest do końca to, co Aldonka by chciała. Natomiast tutaj widzę, to zwróciło moją uwagę. Trochę podobna do tej sukienki, którą wcześniej pokazywałam. Możecie przyłożyć sobie jedną właśnie, do drugiej tak i wybrać. Ja trzymam już tą wybraną. O, zobaczcie. Trochę zobaczcie. Właśnie. One się różnią przede wszystkim kolorem, widzicie? Tak. Ale to jest taka bardziej krichma. Podoba mi się ten kolor troszeczkę, nie wiem. Krojem są dosyć podobne. Tu mamy głębszy dekolt i cieńsze ramionczka. Tu mamy szersze ramionczko. Różnice kolorów. W obu macie, zobaczcie, warstwę brokatową, delikatnie mieniącą się. Karolina ma zupełnie inny temperament niż Martyna, więc będzie ciężko chyba pogodzić te ich gusta i doprowadzić do takiej sytuacji, żeby wybrały jedną wspólną suknię. Słuchajcie, no powiem wam tak, jesteście bardzo blisko z tymi swoimi wyborami, musicie tylko postawić na jedną z dwóch. Ja jestem za tą, tak szczerze. Karolina, co ty na to? A ja pewnie się bym nie zgodziła. Więc jedna musi ustąpić chyba, no, tak. Dlaczego wolisz tą?
Dlaczego? Myślę, że właśnie podoba mi się ten dekolt w tamtej, ale tutaj jednak to zabudowanie troszeczkę mniejsze i ramionczka trochę szersze. Nie wiem dlaczego, ale może patrzę bardziej pod kątem siebie. Ja też. Znaczy moim zdaniem trochę za dużo jest tutaj tiulu i ona taka bardziej już pod księżniczkę podchodzi. Chociaż no mogę się mylić. Są niewielkie tak? One obie. No. Ustąpię siostrze Aldony i przymierzymy tą sukienkę w takim razie. Tak? Tak, troszeczkę niechętnie, ale... ale już ustąpię. Odpuściłam w walce o sukienkę pierwszą dla Aldony, bo stwierdziłam, że to jest jej siostra, że wypadałoby, jeżeli takiej zależy, żeby zobaczyć Aldonę w tej pierwszej kreacji, żeby to jednak był ten wybór. No nie wiem, spróbujmy. No dobra. Karolina i Martyna wybrały dokładnie taką suknię, o jakiej mówiła Aldona, czyli suknię o kroju literki A z dekoltem w kształcie literki V i florystycznym motywem. Jeśli szukasz sukni ślubnej, sukni wieczorowej albo garniturów dla panów, koniecznie odwiedź mój ślubny Concept Store. Znajdziesz tam dosłownie wszystko, czego będziesz potrzebować w dniu ślubu. Zadzwoń i umów się na wizytę jeszcze dziś. Ładnie, ładnie, taka trochę jak księżniczka wygląda w tej sukience. No, pięknie. Myślę, że fason jak księżniczka. Ale w ogóle zupełnie inaczej. A właśnie, a to jest moja siostra. No właśnie, jak pierwsze wrażenie, kiedy widzicie ją w sukni ślubnej. Hej, dziewczyny! No ja właśnie miałam mówić, że na pewno nie będę płakać, ale czuję, że coś mi się zgadza. Nie jestem z tych płaszczących właśnie. Przyznam szczerze, że jestem bardzo wrażliwa, ale nie wzruszam się takimi rzeczami, a jednak to, że to jest ta mała siostrzyczka, która wyrosła no, na dojrzałą kobietę i tak szybko jakoś, nawet nie spodziewałam się, że będzie miała chłopaka narzeczonego, niedługo zaraz weźmie ślub, bardzo ładnie. Tak, generalnie podoba mi się, aczkolwiek jeszcze chętnie zobaczę Aldonę w innych opcjach. Uważam, że powszerza Aldonę ta sukienka. Jest nie do końca w moim kolorze, bo ja widziałabym ją w bieli, a to jest taki brzoskwiniowy kolorek. I wygląda tak trochę ciężko w tej kreacji. Jest ładna, ale nie robi efektu, na który, że tak powiem, czekamy. Ogólnie jest jeszcze trochę za długa na mnie, więc jeszcze jest to dla mnie troszkę takie niekomfortowe pod tym względem. Muszę też bliżej podejść do lustra, no wtedy będę widziała siebie. Zobacz dokładnie. Się pooglądaj. Jak się pooglądaj, a potem wiesz, z dystansu nam powiedz, jak to czujesz. To nie jest ładne. Ładnie ci. No. Czy to jest to, czego szukałaś? Jest pięknie, jest na pewno pięknie. To co ci się w tej sukni nie podoba? Z czym dziewczyny nie trafiły? Ja. To znaczy, ramionczka mogły być cieńsze, bo one są raczej takie szerokie tutaj. A tak ogólnie rzecz biorąc, no to trafiły, powiem, bo chciałam delikatne zdobienia, które mam. Chciałam, żeby ta suknia się tak była właśnie w tej kształcie litery A, więc no też wydaje mi się, że to się wpisało, aczkolwiek już powoli jest delikatnie taka księżniczka. No dokładnie. Delikatnie. Co więcej, ogólnie mi się podoba, ale to jeszcze się zastanawiam, czy to jest to, na co się zdecyduję. Jak ona jest delikatna, nie chcę wam powiedzieć, to nie jest rakietka, jakby jest niby okej, ale zupełnie tego nie czuję.
miła, co? Od początku tak. Ty mówiłeś, że ona jest taka... No, ona jest taką dobrą osobą i nie no ma nic złego. Wydaje mi się, że Karolina, nie masz co się wstydzić tego wyboru, bo naprawdę jest bardzo dobrze, ale ja mam takie poczucie, że ta suknia jest poprawna, ale dla Aldony zbyt poprawna. Czyli trzeba mi jakiegoś takiego pazura u niej, czego ten model nie tak, ma. Tak, dokładnie. Dziewczyny już się przekonały, że mega ciężko się wybiera z wieszaka. Tak, ciężko się wybiera. No ale teraz ty się o tym przekonasz, moja droga. Wszyscy mają porówno. Jesteś gotowa? Tak, jestem. Idziemy gotowa. Wybierać kolejną? Jasne. No to chodź, zapraszam. Szczerze mówiąc, obawiam się, że to nie będzie takie proste. Raczej będę stawiała w taką sukienkę w okroju literki A z dekoltem, z takim motywem roślinnym, takim stylu romantycznym, ale z drugiej strony to jestem nieobliczalna i z jednej strony może mi się podobać to, a później zobaczę multum sukien i zdecyduję się na kompletnie inną. No, jest romantyczna. Jeszcze taka kokardka tutaj. Piękna. Jest trochę błysku, trochę koronek. Jest, jest, właśnie. Zalotne tutaj ramionczka z delikatną falbanką. Bardzo ładne są te ramionczka, bardzo mi się podobają. Mhm. Aczkolwiek jednak ta kokardka tak niekoniecznie. Kokardkę to można, wiesz... Tak. Uciąć. Też ładnie. Właśnie taka gorsetowa, prawda? Z tyłu gorsecik. Ciekawa też propozycja. Ta też jest bez ramionczek, prawda? Mm-hmm. I bardziej taka rybka. Tak. Też tak niekoniecznie. Może właśnie też kwestia tego, że one są już bez ramionczek, tak? Jednak tu masz wolałabym... też taką rybkę i z ramionczkami delikatnymi. I z kwiatkami, i trochę błysku. Bardzo ładna, ale nie ale, w moim klimacie. Ale patrzę dalej, dobra, to jest na drugą stronę. Okej. Okay. Tutaj. No, ładna. Bardzo ładna. Nic nie chcę sugerować, ale... zobacz, jak podciągniesz troszkę te miseczki, zobacz, jak ona, jakie ona ma ładne coś. Widzisz? O, zobacz, jak ona jest piękna. Tylko troszkę te miski opadają, więc tego też tak nie widać. Ciężko właśnie zobaczyć. Znaczy, bardzo mi się podobają te aplikacje. Ciekawa jestem, jakbym się w niej prezentowała, ale ciężko, powiem szczerze, bo jest tyle tutaj przepięknych sukien, że wybrać się na jedyną. Nie wiem, o co chodzi, też bym najchętniej wszystkie przymierzyła. Właśnie, dokładnie. Więc przejrzę jeszcze. Tak, patrz jeszcze resztę. Dalej. Ja muszę zawsze wszystko zobaczyć. Aldona się zastanawia, główkuje, kombinuje, myśli, ale nie wybiera. A jednak o wybór tutaj chodzi. O Boże, tutaj nie ukrywam, no ramionczka są przesłodkie, po prostu urocze. Urocze jak najbardziej. A ty lubisz kropeczki, widzę po rajstopkach. Więc może. Może też. Zobaczę. To będzie trudny wybór, naprawdę. Jeszcze zobaczę w dalszym ciągu. To już bardzo się błyszczy. Wydaje mi się, że nie. To jest propozycja, która bardzo podobała się Martynie, wiesz? Tak? Marta lubi się błyszczeć też, więc może też w kontekście jej samej. Ale nie ukrywam, jest piękna, nie można tego odjąć tej sukience. Zresztą jak wszystko. Ale sama jej nie wybierasz, bo jednak za dużo tam się dzieje. Za dużo się dzieje, za dużo, tak. I ostatnia, więc to też jest ciekawe. Ale jednak urzekły mnie z tej strony i urzekła mnie ta w kropeczki. Czekaj, myślisz nad kropeczkami albo nad tą? Tak, tą. Albo? Albo. Tą? A tamtą też, czy nie?
Którą? Tą poprzednią. Tą? No też. Czekaj, czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, tak? Na oku. Mm-hmm. Mm-hmm. No musisz 75% swoich typów odrzucić. Na co tu postawić? No właśnie, dokładnie. Nie przymierzałam jeszcze też takiej, żeby była tak gorsetowa, bardziej też przymierzałam w takim stylu, aczkolwiek nie było aż tak tyle błysku z drugiej strony. No i ciężka sprawa. No ciężka. Gorset ładnie robi figurę, podkreśla, ale tamten model jest czaterski, jeżeli chodzi właśnie też o podkreślenie talii, uwypuklenie biustu. Obie sukienki no są takie... że ciężko między nimi wybrać. No, bardzo ciężko. Nie Dobra, wiem, jakaś wyliczanka, czy... Ja ci podtrzymam jedną obok drugiej, ty sobie popatrzysz tak i podejmiesz decyzję. Uwaga. Nawet jak ma tren, abyś trenu nie chciała... Która jest lżejsza, jeżeli chodzi o... Lżejsza? Tak. Ta gorsetowa. Spróbujmy tą. Dobra. Tą. Proszę bardzo. Dziękuję. Łap, zobacz, lekka, widzisz? Sam raz na letnie wesele. No to co, idziemy mierzyć? Tak, oczywiście. Zapraszam. Ach, 4 godziny później, 4, 2, w końcu jedna wybrana. Suknia o kroju małej księżniczki w kolorze Morelli z aplikacjami w kształcie kwiatków i delikatnymi ramionczkami z falbanką. Jak w bajce. Jak prawdziwa księżniczka. Księżniczkę? No, trochę tak. Jak się podoba mój wybór? Ładnie. Zupełnie inny. Tak, zupełnie inny, ale nawet bym powiedziała, że chyba jesteśmy bliżej niż dalej. Czyli co, czujecie, że Aldona lepiej dla siebie wybrała niż wy dla niej? Ciężko się przyznać do tego? Suknia jest bardzo wygodna, jestem zaskoczona, bo jest tutaj gorset, więc bałam się, że bardzo będzie miał ściskać, a nie czuję tego, czuję się w niej lekko, także jestem nią zachwycona. Jest piękna, no co to ukrywać, jest po prostu piękna, jestem zaskoczona, że sama sobie wybrałam taką dobrą opcję. Daje więcej takiej lekkości, mam wrażenie, przez to, że nie ma tych ramionczek takich obszernych, tylko ma takie, no w sumie padające na ramiona, no tak, można też chyba taką koncepcję zastosować, że... Możesz je sobie naciągnąć zupełnie na górę, na ramiona, to jest w zależności od tego, jak chcesz. Często jest tak, że na przykład na wejście dziewczyny mają opadające, ale w momencie, kiedy zaczyna się impreza, taniec, to żeby nie mieć tej takiej niepewności, a czy gorset mi się przesunie, nie przesunie, to wtedy zakładają sobie na ramiona, bo po prostu czują się pewniej. Więc tutaj mamy z tymi ramionczkami taką możliwość po prostu manewru. Aldona to już nawet tak dostojnie chodzi, nie? Jakbyś czuła, żeby chodzić do kościoła. W takiej opcji też się to ładnie prezentuje. No. Jeszcze bardziej romantyczny jest wtedy ten element. Piękna jest sukienka. Bałam się jej, ale jest przepięknie. Jest przecudna, jest po prostu suknią z bajki. Jest fajnie. Ja mam teraz poczucie jeszcze, że ten gorset jest trochę za nisko dla ciebie. On jeszcze nie wypycha biustu. On nie jest na odpowiedniej wysokości. Więc jeżeli to by była jakby faktycznie twoja suknia szyta na twoją figurę, to ona prezentowałaby się, jeżeli chodzi o kształty, o niebo lepiej. Bo teraz ten gorset w tej sukni jest dosyć niski. I on musi po prostu być absolutnie wyżej. Wyżej. To na pewno. Ale jeżeli chodzi tutaj, no to wydaje mi się, że podoba mi się. Ramionczka bardzo podoba. Fajne, nie? Takie, tak, oryginalne bardzo. No i oczywiście ten motyw roślinny. Tak jak chciałam. Ja jeszcze zauważyłam jedną rzecz.
że tam masz taki trochę pazur. Jest rozcięcie. Rozcięcie na nodze. Naprawdę? Zobacz, co ty tu. Ja nawet szłaś. Hello. Nie. Słuchajcie, ja jestem za tym, żebyśmy zobaczyły sobie coś zupełnie innego. Bo jak patrzę na twoją buzię, to mam wrażenie, że jesteś zakochana w tej karcie. Taka cukierkowa wręcz, prawda? Jesteś piękna i szczęśliwa i w ogóle jak miałabyś wyjść w tej sukni, to myślę, że byłabyś szczęśliwą panną młodą. Więc ja już mam takie poczucie bezpieczeństwa, że jak coś, to mamy suknię. Dlatego ja teraz chciałabym, nie wiem, jakoś bardziej poszaleć może, co? Jasne, piszę się na to. No i dobrze, bardzo dobrze, bo jeszcze nie wiem, co to będzie, ale na pewno coś ładnego. Także będziesz musiała mi zaufać. To co, idziemy mierzyć? Oczywiście, no to chodź, jak najbardziej. Jak patrzę na Aldonę, to ona po prostu każdą komórką swojego ciała pokazuje, że ona czuje tą suknię i że ona jej się podoba. I mam wrażenie, że też ta energia jest wyczuwalna dla wszystkich tu obecnych. Więc to jest moment, w którym moglibyśmy skończyć te przymiarki. Ale, nie było jeszcze mojej propozycji. Dajcie szansę. Na bogato, tak, prawda. Karolina, co myślisz? Błyszczy. No, na pewno będzie królową parkietu. No, piękna. Ten dekolt, no, jest z pazurem. To już nie moja zasługa. To Aldonka ma taki imponujący dekolt, aż żal go nie pokazać. No, ale nie tak można odciągnąć wzroku. Nie można odciągać? Tak. Ja myślę, że Pawłowi będzie się bardzo podobało. Pawłowi na pewno, Paweł uwielbia suknię, w którym ten biust jest wyeksponowany. A, nie wiedziałam, a trafiłam. Także to na pewno. Ale czy ty się czujesz komfortowo? Czuję się komfortowo. W dekolcie tak, jak najbardziej. Bo mówiłaś o literce V, ale wiesz, nie wiem, czy do pępka. No już może nie przesadzajmy, że do pępka. Błyszczę, to na pewno. Więc gwiazdo wesela na pewno będę. Nie, gwiazdo ślubu, gwiazdo wesela. Bardzo mi się podobają właśnie te aplikacje, bardzo mi się podoba ten dół, który jest po prostu... Rozpływa się nam tutaj pan na gwiazda. No co mogę powiedzieć? No po prostu robi efekt wow. Nie, jeżeli chodzi o jej dół i o jego objętość, to jest taka rzecz, nad którą możemy pracować. Z każdej sukni możemy stworzyć większą, ale też możemy ją lekko odchudzić. Czyli ten dół nie musi być tak szeroki. Natomiast jak patrzę sobie teraz na ciebie i na twoje proporcje, to ten dół jest, mam wrażenie, idealny. Może on jest trochę większy, niż taki, o którym myślałaś, ale on przepięknie kształtuje twoją sylwetkę. Robisz się od razu bardzo wąska u góry, robi się super szczuplutka talia, dzięki temu, że ten dół jest po prostu nieco szerszy. Góra przede wszystkim bardzo fajnie leży. I wiesz, przez to, że jest taka transparentna, jest sexy, ale jest taka lekkość w niej, nie? Tak, jest lekkość, tak. Nie no, twoja sylwetka świetnie się prezentuje w tej sukience, naprawdę jakoś wszystko to, co jest super, to jest wyeksponowane. Słuchajcie, oczywiście z twoją decyzją musimy trochę poczekać. Dowiemy się na koniec, którą suknię wybrałaś, ale to jest najlepszy moment, żebyś tak spojrzałaś na nie. Chcesz, żeby cię podpowiedziały? Tak, oczywiście, że tak. No. Chcesz się podpowiadać? Bardzo liczę na ich. No dobra, zaprosiłam was, to podpowiadajcie. Karola, czy Martyna? Niech zaczyna. To pierwsza suknia, ten mój wybór. Zachowawcza właśnie, może tak bym powiedziała. Też ładnie, ale troszeczkę, no w porównaniu na przykład do tych kolejnych, to wydaje mi się, że troszkę cię pogrubiała. Druga suknia, no to też taka bajkowa, taka bardziej kopciuszek na balu. No a ta trzecia nam robi wow, efekt wow, także no ja bym wybrała tą. Trójkę wybierz, panie.
jest zjawiskowa, jest... no, króluje. Króluje na parkiecie. Ja też wyobrażam sobie, że ona wchodzi w tej sukience na ślubie. Ciągnie się za nią ten długi tren. No i wszystkie, absolutnie wszystkie oczy są skierowane na nią. Także no, mam nadzieję, że ją wybierze. Martyna. Ja uważam tak, podobnie jak Karolina, bo pierwsza sukienka była pierwsza sukienka była też taka właśnie zachowawcza, że na, no, wyszła Aldonka, ale że tak powiem, nie zrobiła może takiego. Zrobiła na mnie wrażenie, bo widziałam ją po raz pierwszy w sukni ślubnej, prawda? Ale nie zrobiła takiego wrażenia, jak zrobiła przy tej sukni, bo zdecydowanie widzę ją przy ołtarzu w takim wydaniu. Jest bardzo kobieca, jest też bardzo elegancka, dlatego też uważam, że do Aldony jak najbardziej pasuje. Dziewczyny zakochały się ewidentnie w córkę. Ty też widzę, że jesteś rozpromieniona, ale też miałam takie wrażenie, że byłaś pod ogromnym wrażeniem przy drugiej sukni. Też ją czułaś, też ci się podobała. Więc decyzja będzie ostatecznie należała do ciebie. Dobrze się nad nią zastanów. A to jest idealny moment, żebym zaprosiła cię do moich ekspertów, którzy zajmą się twoją piękną fryzurą i wspaniałym makijażem i mam nadzieję, że po metamorfozie cię już tu zobaczymy. Przepiękną, wybranej przez ciebie sukni. Czas na metamorfozę Aldony. Żeby mogła mieć piękny makijaż, to oczywiście najpierw trzeba mieć super kosmetyki i zarówno te pielęgnacyjne, jak i kolorowe można bardzo szybko, łatwo kupić sobie przez internet, więc ja wybieram coś super, co jest dobre, sprawdzone i dla panny młodej szczególnie to jest ważne, trwałe, ale tak zakupy może robić nie tylko przyszła panna młoda, tylko każda z nas. A teraz specjalnie dla Was mam kod rabatowy na markę Lumen, którą możecie zakupić na ezebra.pl minus 20% na hasło Wedding Dream. Czas na finał. Dziewczyny, zaczynamy. Zobaczmy, na jaką suknię zdecydowała się Aldona i jak wygląda jako panna młoda. Jesteście ciekawe? Jesteśmy bardzo ciekawe. Bardzo, nie możemy się doczekać. No właśnie, to już dłużej nie czekajmy. Aldona, chodź do nas! Popsuć fryzurę. Ojej. Muszę się sama zobaczyć jeszcze. Ja cię kręcę. No. Ja, jak pięknie.
to jest po prostu coś cudownego. W życiu nie pomyślałem, że tak będę wyglądała, ale naprawdę, naprawdę. Wszystko to, co mówisz, mnie tak uszczęśliwia. Właśnie dla takich momentów to robimy. Tobie się oczy szklą, siostrze, tak. Oczy szklą. Ja się zastanawiam, co by twoja mama powiedziała, gdyby cię teraz zobaczyła. Mama jest dla mnie wielką inspiracją. Właśnie, o ile nie wzruszę się tak łatwo, to w kontekście mojej mamy bardzo się wzruszam. To jest osoba, po prostu, której po prostu zawdzięczam, że jestem tutaj, tak, gdzie jestem. Bardzo całe życie mi pomagała we wszystkim i jestem za to jej bardzo wdzięczna. Bardzo wdzięczna i nie mogę się doczekać, aż po prostu zobaczę mnie w tej sukni już w tym wspaniałym dniu, tak? Bo to jest coś, myślę, dla niej najpiękniejszego. I jest dla mnie po prostu wielkim oparciem. Zawsze była, zawsze jest, tata zresztą też. Ale w kontekście mamy po prostu zawsze bardzo się wzruszam i bardzo, bardzo doceniam jej wszelkie starania. To, jak nas wychowała, mnie i siostrę, to, że zawsze właśnie była dla nas i no i z jednej strony właśnie tak wspomniałam, bo szkoda mi, że jej po prostu to nie mogło być. Mama, jestem pewna. Płakałaby od samego początku, do końca. Aż po sam koniec. Ale na końcu, najbardziej. A no to już w ogóle. To hektolitry łez. Nawet moje oczy wyglądają inaczej. To jest niesamowite, naprawdę. Już nie mówię o powiekach, ja mówię po prostu o oczach, jakbym miała inny kolor oczu. Podkreślony jest. Jak pięknie, jakie włosy. Wow! Nie, to w ogóle przerosło moje oczekiwania. Totalnie. To jest tak piękne. Całokształt jest tak piękny. Wow. Od początku chodziło o efekt wow i chyba się udało, bo ciągle mówisz wow! Zdecydowanie. No to piąteczka, co? Mamy suknię z efektem tak, wow? Mamy wannę młodą z efektem wow. Życzę wam, żeby ten dzień, ten najważniejszy dzień był ogromną radością dla was wszystkich, dla ciebie, siostry, przyjaciółki, mamy, dla całej rodziny. Myślę, że twój narzeczony, jak cię zobaczy, również będzie zachwycony i oczka mu się będą szkliły zupełnie tak jak teraz wam. Wszystkiego najlepszego wam życzę. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Jestem po prostu w takim szoku, naprawdę. Naprawdę nie spodziewałam się. Karka, moja siostra po prostu, jak ja patrzę na nią, to już ten bardziej. Ja nie płaczę. Nigdy. Nawet Martyna, która nie jest typem wrażliwej osoby, Jezu, aż tak mocno, to już widać. To widać, że harpaga, nie? Emocje. Masakra. Jest przepięknie, przecudownie. Po prostu nie wiem, co żeście ze mnie zrobili, ale pomijaliście w ogóle osoby. Wow. Jest pięknie, wspaniale, czyli tak jak miało być. Tak. Dokładnie. Jest tak. Tak, ślicznie, dokładnie, jak sobie, no nawet nie wymarzyłam, po prostu przerosło totalnie moje oczekiwania. No i właśnie po to tu jesteśmy, dziękuję. Moje kochane. Piękne. Włosy takie śliczne. Wszystko jest takie piękne, naprawdę. I ten wisiorek. Panią, też mam ochotę tak sztulić. Taki sukces, co? Tak. Mamy to. Twoja firma szyje suknie ślubne, garnitury, suknie wizytowe, a może produkuje Ci piękną bieliznę czy biżuterię? Jeśli tak, zostań biznesowym partnerem Izabeli Janachowskiej i zagraj z nami w pierwszej lidze. Nie ma znaczenia, czy masz małą, czy dużą firmę. Nie musisz otwierać sklepu internetowego. Poprzez moją platformę Wedding Dream Shop możesz zacząć sprzedawać swoje artykuły w internecie od zaraz. Napisz do nas na adres biuro@weddingdream.com. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień.